Witam Państwa serdecznie na tych rozmowach. Szczególnie witam naszego gościa dzisiejszego, pana profesora Jacka Wysokowskiego z Łodzi, który nam opowie o zrównoważonym transporcie. Pan profesor jest urbanistą, jest architektem, wykładowcą Politechniki Łódzkiej, jest autorem bardzo ważnej pracy Miasto w Ruchu, która wyszła w 2005 roku i w tamtym momencie była jedną z nielicznych takich publikacji, która mówiła o tym, jak myśleć o tych mobilnościach aktywnych, które obecnie są może o wiele bardziej popularne i jakby zaczyna się zwłaszcza w dużych miastach, w dużych aglomeracjach dbać o nie. Chcieliśmy tak naprawdę przejrzeć się jako miasto i jako osoby, które często są zaangażowane w tematykę działań na rzecz równoważenia właśnie tych różnych mobilności w naszym mieście. Tutaj oczywiście z takim założeniem, że ten indywidualny transport samochodowy jest bardzo mocno, w mocnym stopniu przytłacza i niszczy de facto nasze miasto. Chcielibyśmy zapytać, czy nasze miasto rzeczywiście zbliża się do tego transportu zrównoważonego, a czy może się od niego oddalamy tak naprawdę? Wiemy, że między 15 a 16 rokiem w Lublinie przybyło 17 tysięcy nowo zarejestrowanych samochodów. Jak ten transport w Lublinie równoważyć? Czy mamy z tego równoważenia tego transportu jakieś korzyści? Jaki jest też nasz potencjał? Do jakiego momentu możemy ten transport zrównoważony rozwijać? I czy jesteśmy w stanie tak naprawdę ten potencjał wykorzystać? Teraz myślę, że oddam głos panu profesorowi. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, w ogóle jest tutaj miłość i spotkałem się nawet, że to, co tam popełniłem, to już jest 12 lat temu, taka książeczka niezbyt duża, która była taką esencją, powiedzmy, popartą na mojej habilitacji, która jeszcze troszkę wcześniej dostała, że to w ogóle ma takie znaczenie. Ja tak co jakiś czas słyszę właśnie tak zwany feedback, jak się dzisiaj mówi, tak? Od publiczności szerokiej, że ta książka, no to takie wrażenie zrobiła. Jest to strasznie miłe, no. Nigdy już więcej takiego osiągnięcia nie miałem. Mimo tego, że za najbardziej znaczące dzieło, to sobie poczytuję taką wielkie to mistrza od boksa kolejowych, tego nie czytam. Rzeczywiście ten problem zrównoważonego transportu to jest taki teraz już od dawna, gdzie od 20 czy 30 lat, bardzo mocno stawiany we wszystkich cywilizacjach rozwiniętych. No, w tych mniej rozwiniętych się niewiele o tym mówi, mam inne problemy. I to zdjęcie, które tu Państwu pokazuję, nie wiem, czy to ktoś, pewnie część Państwa poznaje, to jest jedno z najładniejszych miast Europy. Historyczna Grandama Belgii. Która, jak Państwo tutaj widzą, jest miastem, gdzie właściwie nie ma samochodu, tylko samochodem nazwiemy autobus. Znaczy oczywiście nie jest do końca tak, żeby nie było samochodu w Grandamie, bo są. I to nawet, jak statystyki powiadają, mają całkiem znaczny udział w przewozach. Tylko, że jakimś cudem tego udziału samochodów w przewozach w ogóle nie widać w śródmieściu. Tak jakby ich nie było. Są tylko tramwaje i jest jakaś jedna linia autobusowa, bardzo mało autobusów. Jest to trolejbus, ale wcześniej na autobus w końcu. Jednak eksploatacja trolejbusów jest droższa. No i, a teraz mamy robić tramwaj zamiast tego autobusu czy trolejbusu. I jak Państwo widzą, ludzie sobie swobodnie chodzą po tym dosyć skomplikowanym węźle tramwajowym, który ostatnio został rozbudowany. Tak myślę, że to zdjęcie dosyć symptomatyczne dla Lublina, bo oczywiście zdaję sobie sprawę, że Lublin mniej więcej, tak jak większość miast w Polsce, unika mieszania strefy pieszej i transportu publicznego. Znaczy jest kilka przypadków w Polsce, gdzie to mamy, ale zazwyczaj tego się nie robi i taka tendencja była, że strefa piesza musi być taka 100% piesza. I jeżeli można usunąć transport publiczny, to się usuwa, to nie zawsze jest dobre. Znaczy nie wiem, jak to działa w Lublinie, ale o tym tam Państwu potem wszyscy powiedzieli na ten temat. Jest taka myśl, która się wiąże z pozostawieniem nawet linii tramwajowej, bo pewnie strefy pieszej, a może przede wszystkim linii tramwajowej, która tam często zwykle dawno istniała, albo się ją na nowo buduje. Dlatego, że to jest taki bardzo dobry sposób na uprzywilejowanie tego transportu publicznego. To jest jedna z podstawowych
jeden z podstawowych postulatów. Zrównoważony transport oznacza między innymi właśnie używanie transportu publicznego, czyli eliminację, może czasami nie 100%, ale ograniczenie ruchu kołowego. To jest właśnie tak bardzo popularny, zresztą tak jeszcze pokażę, ma inne rozmaite wady. Natomiast właśnie przyciąganie tego, co jest znacznie bardziej wydajne, czyli transportu publicznego, w ogóle również tych bardzo pierwszoplanowych przestrzeni miasta. I to jest taki chyba podstawowy problem, z którym mamy do czynienia w Polsce, że tego nie chcą. Płacą za to potem, czy płacimy za to koszty dosyć istotne, mianowicie upadkiem na przykład śródmiejskiego handlu. Ja widzę to w Łodzi, nie wiem czy Państwo mają to samo w Lublinie, bo niestety Lublin oczywiście znam, nieraz tu byłem, ale jakoś tak mało, powiedziałbym, technicznie znam Lublin. Nie bardzo wiem jak on funkcjonuje, ale spodziewam się, że może też coś być na rzecz. Znaczy jak mamy dobry transport publiczny, to on też ściąga, to on oczywiście dowozi ludzi, znacznej ilości ludzi i znaczną liczbę ludzi, i to pozwala funkcjonować sklepom, nawet domom towarowym. Przecież domy towarowe do dzisiaj funkcjonują w bardzo wielu miastach Europy, ale w Polsce jakoś nie bardzo. Więc przejdziemy dalej. Proszę Państwa, tak powrócę na początek takich parę interesujących obrazków, jak sądzę, które pokażą, dlaczego ten samochód jest B i dlaczego nie musi wcale być tak, że przebudowujemy miasto na potrzeb samochodu. Ja myślę, że ci, którzy byli w Amsterdamie, to wiedzą, że to miasto jest jedno z najlepiej funkcjonujących w Europie. W tej chwili jest jedno z najbardziej popularnych miast w Europie. No oczywiście jest niezwykle atrakcyjne turystycznie. To jest może pewna specyfika, którą można pozazdrościć, albo też na którą można ubolewać, jak się jest mieszkańcem. Bo ci turyści zabijają pewnie życie mieszkańcom i troszeczkę im tam przeszkadzają. Ale w sumie, proszę Państwa, to zestawienie tych dwóch obrazków pokazuje, że gdzieś w latach 60. próbowano myśleć o przekształceniu Amsterdamu w taki sposób. Czyli wycięcie całego kołnierza otaczającego to Śródmieście stare, w obrębie tych pierścieniach kanału, które na szczęście potraktowano jako zabytkowe i tam nie chciano nic zrobić. Ale na zewnątrz miały być arterie, miały być kolejki automatyczne, miały być wieżowce. Proszę Państwa, z tego właściwie niewiele zrobiono. Zaczęto to robić, ale to wzbudziło tak koszmarne protesty, włącznie z rozruchami na ulicach, że szybko się z tego wycofano. I dzisiaj na samo miejsce w Amsterdamie, jak Państwo widzą w takim skrócie budowanym perspektywicznym, wygląda tak, że właściwie się nic nie zmieniło. Tak jak było lat temu 100, jeżeli chodzi o strukturę, to tak zostało. I okazuje się, że to miasto w tym układzie może doskonale funkcjonować. Dzisiaj powiem, że czytam, że tak jak jeszcze 20 lat temu mówiło się, że taką lokomotywą Niderlandów jest Notre Dame, to tam jest najwięcej pieniędzy i takie najbardziej najszybciej się rozwijające miasto. Dzisiaj się mówi raczej o tym, że Notre Dame tak troszeczkę zaczyna odstawać od Amsterdamu. Trudno powiedzieć, pod jakim względem. Chyba chodzi o jakieś względy pieniędzy, ale to są symptomatyczne teksty. No i teraz takie porównanie jeszcze tego dwóch miast. Znaczy jednego miasta, które zostało wykoncypowane w latach 70. jako nowe miasto w odpowiedzi na współczesne potrzeby, między innymi transportowe, to jest to Milton Keynes. Stało około 180 tysięcy ludzi tam mieszka. To jest mniej więcej 150 km od Londynu na północny zachód. Miasto planowane na surowym korzeniu. Tu Państwo mają fragment dworca, jakąś oś główną i można powiedzieć jedno. To miasto jest kompletnie nie do przejścia. To jest miasto absolutnie takiej skali, że w ogóle to nie jest skala pieszego. I to jest jak gdyby, tu nie ma zdjęcia prawdziwego centrum, bo to prawdziwe centrum znajduje się na drugim końcu tej osi dworcowej, na drugim końcu tego, co teoretycznie nazwalibyśmy Śródmieściem i to jest po prostu wielkie centrum. Czyli to jest takie miasto, które się schowało do tych klimatyzowanych przestrzeni, ale tutaj, jeśli chodzi o tą swoją strukturę kwartału, no to ma, tak jak Państwo widzą, tak naprawdę wypełnione przede wszystkim parkingami i ulicami. I to zestawiam z miastem, które jest podobnej wielkości, z Linzem akurat, bo tak około trafiłem na 180 tysięcy mieszkańców, to samo. Miasto historyczne, bo to rodzi i też doskonale funkcjonujące, oczywiście austriackie, ze starą skalą ulic pewnie troszkę było zniszczone, bo tu widać jakieś nowe domy, powojenne odbudowa, ale na szczęście w starych gabarytach miasto krótkich dróg, miasto ciasno zabudowane,
Pytanie jest, które jest na nowoczesne. Czy ta nowoczesność to jest to, co na górze, czy to, co na dole? I dlaczego jest tak, że mimo tego, że lubimy te miasta takiego typu jak na dole, to nam się podobają chyba bardziej niż te na górze, to jak przychodzi do stworzenia czegoś nowego, to robimy to, co jest na górze. No tutaj jest takie rysuneczki, które pokazują, jak to mianowicie wygląda właśnie pasażerokilometr, czy tam osobokilometr w poszczególnych środkach transportu pod względem emisji zanieczyszczeń i pod względem zajętości terenu. Te emisje zanieczyszczeń pewnie się trochę już zmieniły na korzyść, dlatego że od czasu, kiedy to było odmalizowane, a to są lata, koniec lat 80., to te emisje zostały znacznie zredukowane, chociaż jak mówią niektórzy w takich Stanach Zjednoczonych, niekoniecznie, dlatego że ludzie się przenieśli z krążowników do SUV-ów, które emitują też strasznie dużo. Ale myślę, że również zostały zredukowane emisje w przypadku transportu publicznego. Silniki autobusowe też są dzisiaj znacznie lepsze niż te, które były przez 30 lat. Także podejrzewam, że dystans, który tutaj mamy, w tych poszczególnych pionach, w tych poszczególnych kolumnach, pomiędzy osobokilometrem i emisjami wykonanymi przez samochód, przez autobus chyba tam jest i przez pociąg, pewnie również tramwaj, w zasadzie radykalnie się nie zmienia, jeśli chodzi o emisje. Czyli te różnice pozostają. Natomiast mogą istnieć różnice krajowe. I tutaj niestety jest tak, że w krajach, w których energia elektryczna produkuje się przede wszystkim z węgla, niestety te zalety elektrycznej trakcji nie są aż takie wyraźne. Na pewno przejście na trakcję elektryczną w Szwajcarii czy w jakiejś Norwegii to jest radykalne. Ale przejście w Polsce nie jest taką radykalną. Czyli tutaj mamy też kolejny problem, który się wiąże z efektem cieplarnianym, że niestety Polska chyba stosunkowo dużo emituje tych substancji, które na ten efekt wpływają, a nie powinna aż tyle. No i na dole, ale to na górze może jeszcze się jakoś zmienić. Natomiast nie zmieni się nigdy to, co jest na dole. Zajętość terenu pod samą komunikację, pod samo przemieszczenie się. I to jest jakby równoważność jednej linii metra, tyle i ona może przenieść pasażerów w ciągu godziny. I odniesiona do linii tramwajowych, czyli jakby jedna linia metra, to jest tyle co 8 torów tramwajowych mniej więcej. No i to jest mniej więcej tyle co 60 pasów drogowych. Znaczy, to pokazuje, dlaczego te miasta tak się strasznie spłaszczają i dlaczego tyle potrzeba miejsca na komunikację, jeżeli ważny jest samochód, jeżeli puścimy samochód. Ale to jest tylko część prawdy o tym, bo jeszcze samochody potrzebują parkowania. Państwo mają mniej więcej, także orientacyjnie jeden pas drogowy, jeżeli Państwo, myślę, że Państwo profesjonaliści tutaj potwierdzą, to jest tak w zależności od warunków przejazdu między od 1000 do 2000 osób na godzinę. Natomiast oczywiście te wszystkie publiczne transporty to jest znacznie bardziej wydajne, to w ogóle nie ma co porównywać. To nie ma co porównać. Tutaj jeszcze na marginesie jest napisane, że nawet to, co tutaj w literaturze gdzieś w latach 70. było, że tramwaj do 15 tysięcy, może być znacznie więcej. Dzisiaj, bo mamy dłuższe pociągi tramwajowe. Tak samo z tymi autobusami jest też może być znacznie więcej niż to, co tu jest napisane. Więc to są takie orientacyjne dane, ale one pokazują jedno, że dystans pomiędzy wydajnością drogi, a wydajnością drogi dla transportu publicznego jest po prostu, jak to są lata świetlne. Jeśli chodzi o przestrzeń. No i oczywiście teraz jest jeszcze miejsca parkingowe. Tutaj po prawej stronie należy sobie wyobrazić kwadrat taki z tej szarości złożony. 12,5 tysiąca miejsc parkingowych w tej samej skali, co to zdjęcie Starego Miasta w Olsztynie. Przy wskaźniku 20 metrów kwadratowych na jedno miejsce parkingowe, co jest troszkę mniej niż w urbanistyce tam się pisze, bo nawet 25 się mówi, bo to jeszcze z dojazdami się liczy. No to jest więcej takie równowagi. Gdybyśmy chcieli zapewnić 12,5 tysiąca miejsc parkingowych, to byśmy musieli zrobić powierzchnię, przeznaczyć na to większą niż Stare Miasto w takim Olsztynie. No więc to jest oczywiście też pokazuje, dlaczego jest erozja w Śródmieścia. Przez parkingi. No i kolejna rzecz, która strasznie jest może nowa i zaskakująca. Niestety jest tak, Państwo na szczęście w Lublinie nie mają tramwajów, ale jak jest tramwaj gdzieś, to ludzie, taka jest publiczne przekonanie, że ten tramwaj najbardziej hałasuje. Tymczasem, jak się popatrzy na to, co jest dzisiaj, dlaczego dzisiaj wszystkie gminy duże, większe są obligowane zrobić,
czyli na mapy akustyczne, to się okazuje, że nawet tramwaje, tutaj niestety barwy są jakieś troszeczkę odbarwione, ale tramwaje w Łodzi, no to jest w mieście Łodzi, które mają oczywiście znaczną sieć niż sieć tych ulic, które były mierzone kiedyś tam, to te tramwaje w Łodzi emitują jednak mniej hałasu. Nawet przed tymi remontami, które były na przełomie lat 2000-zerowych i 10. Bo to mniej więcej do około 2007 roku są te badania, są w wskaźnikach. A jeżeli ten hałas jest porównywalny, to on występuje w dosyć wąskim paśmie samego torowiska. Czyli jednym słowem, napisałem tak, że przy braku ograniczeń, a natomiast ruch samochodowy właściwie prawie bardzo często emituje hałas, który przekracza 75 decybeli. Jeżeli ta droga jest jeszcze bardzo szeroka, to oczywiście na bardzo szerokim pasie ten hałas będzie. I co się jeszcze zauważa, że ten hałas samochodowy od arterii ma tendencję bardzo głębokiego wnikania w kwartały. Tak wygląda też z tej mapy i bardzo wielu innych. Powiem Państwu, że wobec tego wpuszczanie samochodów do śródmieścia bez ograniczeń, robienie z ulic arterii oznacza też, że będzie mniej ten hałas. I nawet w bardzo nobliwych miastach, takich jak Strasburg, gdzie mamy śródmieście zupełnie uspokojone, ze zwykłą strefą pieszą, z tramwajami, gdzie są pociechy jeżdżą, tam gdzie tego nie zrobiono, to widać, że każda ulica tej 19-stulecznego śródmieścia to jest właściwie ponad 70 decybeli. Jeżeli nie 75. I tu oczywiście można spostrzec, że na dobrze, tylko ważne jest jeszcze powiedzieć, że na dobrze utrzymanych sieciach tramwajowych hałas nie przekracza 70 decybeli. To się powtarza w bardzo wielu badaniach francuskich. Troszkę gorzej chyba też w niemieckich, ale tak mniej więcej można przyjąć, że 70 to jest już taka przeciętna, co tramwaj może emitować. A często jest mniej. I teraz, więc wobec tego, jeżeli będziemy mieli tramwaje, które przechodzą tam przez Śródmieście, to ten hałas tramwajowy będzie, będzie jakiś, tak, będą też wibracje, ale będą na mniejszej liczbie korytarzy niż ten hałas drogowy. No i poza tym on raczej będzie niższy, a wydajność tego będzie znacznie większa. No więc dlatego to jest jedna z takich racjonalnych przesłanek, żeby jednak mitygować. No i jeszcze powiem tylko dwa słowa o tym, że istnieje coś takiego jak tak zwane koszty zewnętrzne transportu. I to jest chyba bardzo podstawowy wskaźnik, bardzo podstawowy element, który powoduje, że można jakby ekonomistom i rozmaitego rodzaju liberałom udowadniać, że my możemy myśleć o tym, żeby mitygować ruch kołowy. No bo to są takie koszty, które ponosi tak zwane społeczeństwo i środowisko. Czyli jeżeli ktokolwiek wykonuje jakiekolwiek przemieszczenie, to coś za to płaci, prawda? Czy bilet tramwajowy, czy autobusowy, czy trolejbusowy, czy za benzynę, czy za utrzymanie samochodu, czy nawet liczając te wszystkie koszty ubezpieczenia samochodu, to też są koszty wewnętrzne cały czas. Natomiast jest grupa kosztów, które przemieszczający się w ogóle nie pokrywa. No i to jest na przykład koszt hałasu. Jak policzyć hałas? No hałas jest jakimś zjawiskiem, które pewnie można oszacować. Przyznam się Państwu, że nie wiem, jak to zrobić. Ale pojęcie kosztów wewnętrznych nie jest wymyślone przeze mnie, tylko jest dzisiaj powszechnie obecne. I teraz jak popatrzymy na poszczególne środki transportu i odniesiemy to do osoby kilometra czy pasażera kilometra, no to będziemy mieli znowu te różnice, te różnice, tak? Poszczególne. To jest data, to jest liczona gdzieś tam też dość dawno, bo to jest 2009 rok publikacji, ale ja się prawdopodobnie spodziewam się, że można się kłócić o pewne liczbowe wskaźniki, ale dystancyjne pozostanie. Więc to będzie hałas lokalny, zanieczyszczenie powietrza w największym efekcie karnego, czy produkcji energii elektrycznej między innymi, wypadki, koszty niepokryte z ubezpieczenia, wreszcie koszty kongestii. Co chwilę słyszymy, że kongestia w Europie kosztuje, czy w Ameryce kosztuje ileś tam miliardów euro rocznie, prawda? Więc to są mniej więcej te przemyślenia i to są do tego dopiję. No i użycie przestrzeni miasta, czyli teremochłonność. Te tereny, które są wykorzystywane przez komunikację, można by było przyznać się na coś innego, ale się nie daje, ponieważ wszyscy chcą dojechać samochodem. Musi być ta droga. Albo też musi być jakaś stacja kolejowa, która może niekoniecznie musiała być w tym miejscu. I tu jeszcze na koniec tej ogólnej części chciałem Państwu pokazać moje takie podsumowanie, które tam kiedyś przy okazji habilitacji robiłem. To jest mój rysunek trzech dużych miast europejskich. Stan około 2001 roku. Jak wyglądała gęstość ulic, na których było więcej niż dwa pasy ruchu.
czy więcej niż jeden pas. Czyli takich arterii. Co najmniej dwa pasy. Czyli arterie steropasmowe i szersze. Mówimy o dwóch grupach. To jest porównanie Warszawy, Wiednia i Neapolu. No, Warszawa Wiedeń podobne wielkością, Neapol trochę większy, a Neapolaka ma najmniej. I teraz czas dopowiedział, ciekawe dopełnienie tego, bo teraz znamy statystyki tak zwanego Tom Traffic Index. Czyli to jest indeks kongestii, czyli indeks pokazujący z tysięcy danych z systemów GPS-u, tak, zebrane dane, przeliczone komputerowo, o ile dłużej się jedzie samochodem, niż by to wynikało z samego dystansu, jakiejś tam spodziewanej prędkości. I teraz się okazuje, że z tych miast, to, które do dzisiaj ma największą gęstość tych arterii, to ma też największą kongestię. I to jest zupełnie paradoksalne, prawda? Im więcej arterii, tym większa kongestia. Jak to wytłumaczyć matematycznie? Proszę mnie nie pytać, bo jestem kobietny architekt. Dlatego pozwolę sobie tutaj napisać za chyba Louisem Mumfordem, który to powiedział dawno temu, że zwalczanie kongestii, czyli korków, poszerzanie mgliste, jak leczenie otyłości przez popuszczanie pasa. Więc to jest ten znany paradoks. Bo i to jest właśnie, myślę, że to, co poprzednio pokazałem, to jakby pokazuje ten teraz pokazuje to, co to teraz jest modne, bo przyjechał pan z Kopenhagi do Warszawy, prawda? I pokazuje różne tego typu schematy z tej strony, czy tam pewnie może i sam wysoko w jednym z Kopenhagenize EU, prawda? Taka strona, która pięknie właśnie propaguje zdobycze Kopenhagi, jest na końcu takiej części teoretycznej taki oto diagram. Jeżeli mówimy o zrównoważonym transporcie, to musimy dążyć do tego, żeby było mniej więcej tak. Dziękuję. Że ewolucja była taka, żeby upraszczać drogi samochodu, a komplikować drogi piesze i rowerowe. I teraz jak mówimy o zbudowanym transporcie, to musimy dążyć do czegoś takiego. Bo wtedy uzyskamy, z natury rzeczy mniejszy ruch kołowy, a znacznie większy ten, który chcemy uzyskać. Czyli pieszy, rowerowy i transportem publicznym. Transportem publicznym stosunkowo jak najbliżej, pieszo absolutnie jak najbliżej, no i pani profesor Kopenhaga, więc zauważyliście, mam jeszcze niż bliżej, pewnie. Więc i teraz cały widz w planowaniu ładnych przestrzennych miast, czy systemów transportowych, właściwie powinien się na tym opierać, chociaż to jest trudno powiedzieć publiczności. Planiści pewnie nie odważyli powiedzieć, że do tego zmierzają. Albo rzadko kiedy się odważają. Ale są pewne kraje, na przykład Kopenhaga, to wie, czy by się nie odważyli. To by się odważyli. Ale tak trzeba robić. Wtedy w naturalny sposób uzyskamy tę zrównoważoność. Często się słyszy, jak ograniczymy ruch samochodu w Śródmieściu, to padną nam sklepy. I to głównie krzyczą kupcy. Znaczy w mieście Łodzi to zdaje się kupców już nie ma. Prawda? To oni już niczego nie krzyczą. Znaczy jeszcze jacyś są, ale się przyzwyczaili do tego interesy, bo mamy nie szuje, to są jakieś outlety czy inne. Co oczywiście jest tragedią miast, bo miasto w Śródmieście bez handlu przyzwoitego z nowymi sklepami to jest takie Śródmieście tulawe. Nie wiem, jak jest, nie przejdę się, żeby to zobaczyć. Ale ten obrazek ma za zadanie pokazać w przypadku ulicy, może nie ściśle śródmiejskiej, ale takiej ulicy będącej centrum pewnej małej dzielnicy jeszcze w obszarze centralnym, w Toronto. Tak? On pokazuje, że przekonania kupców, że to była taka sonda robiona, kto ile wydaje, jak często przychodzi do tych sklepów na tej ulicy, w zależności od tego, czym przyjechał, albo jak przyszedł. I tutaj Państwo mają, że tak naprawdę w takich dzielnicach bardziej peryferyjnych, jak ta, o której tutaj jest mowa, składane na planie miasta, gdzie to jest, to wiem, czy to jest tak bardziej peryferyjne, ale to nie są dalekie suburbia, to są bliskie suburbia. To prawdopodobnie ci, którzy wchodzą pieszo i ci, którzy żyją rowerem, są znacznie, zdecydowanie największą grupą. Natomiast w śródmieściach, i tutaj mam coś, co będzie ciężko odczytać, ale w śródmieściach większych miast, bardzo dużych miast europejskich, bardzo ciężko jest dotrzeć do danych, ile tak naprawdę osób przyjeżdża transportem publicznym, a ile samochodem z tych, którzy robią zakupy. Prawda? Czyli z tych, którzy mają jakiś interes w śródmieściu. A to są takie dane, które kiedyś wypłynęły przy okazji konferencji ministrów transportu jeszcze właśnie w 1996 roku, więc one nie są najświeższe. Ale spodziewam się, że
niewiele się to zmieniło. Okazuje się, że w miastach europejskich, tutaj są nakreślone na czerwono czy takie ramki, okazuje się, że to jest mode of transport, prawda? To jest mode of transport, środek transportu do dużych, do ośród mieść. I w takich miastach jak Hamburg, Monachium i Stuttgart, w ostatniej kolumnie mamy shopping, czyli zrobienie zakupów i jakieś interesy prywatne. I tutaj się okazuje, że transportem publicznym przyjeżdża w tych miastach mniej więcej od 60 do 70, przyjeżdżało od 60 do 76% ludzi. Między innymi również na zakupy. I te wskaźniki niewiele się różnią od wskaźników dla dojazdów do pracy w tej kolejce KP. Przynajmniej wiemy, że jak się dojeżdża do pracy, to ciężko jest znaleźć miejsce do parkowania i raczej się tych dojeżdżających do pracy zniechęca. Znaczy, nawet się specjalnie uniemożliwia parkowanie, żeby nie trzymali samochodu 8 godzin w śródmieściu. To miejsce mamy dostępne między innymi na klientów sklepu. Tymczasem, jak się okazuje, statystyki wtedy pokazują, że to się specjalnie nie różni. I teraz oczywiście, że te wskaźniki bardzo duże jak aglomeracjach, takich jak zarówno na Stuttgart, są 2 miliony aglomeracji, chociaż całe miasto 500 tysięcy, są wyjątkowo duże dla tych, co dojeżdżamy transportem publicznym. Natomiast w tych miastach średnich, tutaj mamy Rzeszowy, czy z tej drugiej tabeli, jest bardzo różnie. I tutaj właśnie trzeba powiedzieć, że no, mamy miasta liderów, tak? Miasta, które rzeczywiście mają ten zbudowany transport, na przykład w takiej Nowej Bledze 54%, prawda? Takiej Zurychu, aż 74% osób policzono dojeżdżających transportem publicznym po to, żeby zrobić zakupy w mieście. No ale już w jakimś Wiesbaden tylko 33%. Ale z kolei jest dużo pieszo, prawda? Ale też może bardzo, bardzo różnie. Oczywiście lepiej w tej grupie średniej wielkości miast, czy tych mniejszych, lepiej mieć tych samochodów jak najmniej, no, do tego trzeba dążyć. No, rzeczywiście, to jest taka sztandarowa aglomeracja, która pokazuje ten niezwykle taki przyjazny środowisku sposób przemieszczania się i wszelka polityka do tego zmierza. No i teraz bez tego można by było podsumować to takim stwierdzeniem, że samochody nie robią zakupów, tylko ludzie. A to jest ilustracja z arterii takiej, która kiedyś była bulwarem XIX-wiecznym, z Ferencji, które jest plac franciszkański w Peszcie. Jedno z najważniejszych miejsc Budapesztu, wśród centrum, które sama esencja śródmieścia, okazuje się, że lokale sklepowe przy tej samej arterii puste. Były w 2001. Nie jestem pewien, czy się wymienił. Bo ta arteria tam cały czas jest. No i teraz przechodzę do rekompensaty i krótko chciałem Państwu powiedzieć, wobec tego, jak to osiągnąć, żeby tych samochodów było mniej. No, oczywiście to każdy przypadek jest inny, ale da się powiedzieć chyba o generalnej jednej rzeczy, że tak za bardzo nie można po prostu objąć, w ogóle zabronić. Trzeba coś dać w zamian. Ja bym powiedział, że istnieją dwa rodzaje rekompensaty. Pierwsza to jest rekompensata, która obejmuje preferencje dla transportu publicznego i miejskiego. Miękkiego. Czyli po prostu jak zabraniamy czy ograniczamy ten napływ samochodów, no to musimy im dać coś, co jest również w obrębie tego systemu transportowego. I to jest taka najprostsza forma rekompensaty. No, najbardziej, powiedzmy, wulgarny sposób rekompensowania byłoby wyrzucamy ruch na zewnątrz, na obwodnicy. Mamy cały czas te samochody, tylko gdzieś tam w innym miejscu. No nie może o nie do końca o to chodzi, ale chodzi o to, żeby można tutaj sterować tym transportem publicznym, jego zasadniczą jakąś poprawą, taką bardzo widoczną, to będzie dalej. Ale może być też druga rekompensata. To jest najciekawsze. Podwyższenie jakości środowiska i atrakcyjności przestrzeni publicznej. Powiem Państwu, że zazwyczaj jedna występuje wespół z drugą. Ale są przypadki, że tylko ta druga wystąpi. I to jest niezwykle zastanawiające, jak to jest możliwe. No i tutaj pokażę teraz kilka przykładów, takie z Polski i nie z Polski. Proszę Państwa, rekompensata polegająca na zwiększeniu jakości transportu publicznego. Bardzo drobne usprawnienie. Trasa Łazienkowska w 2003 roku w Warszawie i trasa Łazienkowska dzisiaj. Pas dla autobusów, mimo tego, że cała była zaparkowana, ale mimo to Warszawa, która ostatnio robi takie właśnie działania, jednak bardzo takim sprzyjającym samochodom w środowisku, żeby jednak ten transport publiczny polepszyć,
I to widać, że stopniowo się zmieni. Ale jeszcze oczywiście do szczęśliwości jest bardzo daleko. To był chyba pierwszy taki krok. Druga bardzo symptomatyczna zmiana w Polsce, jak mi się zdaje, przejście jednopoziomowe na Świdnickiej do Wrocławia przez trasę Wizet. Oczywiście gdzieś tam były też w internecie koncepcje w ogóle likwidacji trasy Wizet i to też nie było pytanie lepsze. Ale zanim do tego dojdzie, no to przynajmniej się udało zrobić jednopoziomowe przejście. Bo tutaj mamy zdecydowane polepszenie jakości przejścia, zahaczające też o kwestie takie psychologiczne i powiedziałbym ambicjonalne. Bo jeżeli się pieszy włożymy się do podziemia, to nie tylko jest kwestia taka, że my im utrudniamy to przejście, że my czasami sprawy w ogóle niemożliwymi, bo jak winda będzie zepsuta, to już nie biegnie, ani albo nie będzie. A windy najczęściej się nie przyda. W których krajach. Więc to jest też kwestia prestiżowa. To jest pytanie, do kogo jest należy Śródmieście? Czy pieszy należy podporządkować samochodom? Do tego stopnia, żeby ich tam rzucać pod ziemię? Czy wkładać na płatki? Czy też te samochody mają się podporządkować pieszy? No jeżeli chcemy komplikować problem samochodów z tego schematu, no to jest jasne, że to jest najprostsze rozwiązanie, jakie może być. A kolejny tak. No i teraz trochę o Montpellier będzie jako przykładzie nowego systemu tramwajowego. To jest Francja zrobiła postęp w transporcie miejskim nieprawdopodobny na przestrzeni ostatnich 25 lat. Oni zaczynali od jakichś resztek systemów tramwajowych gdzieś tam w miastach takich jak Lille, czy Saint-Étienne, czy Marseille. To były naprawdę resztki. A dzisiaj mają miasta, które można powiedzieć, nazwać tramwajowymi metropolitami, jak Bordeaux, czy właśnie Montpellier. I tutaj mamy przykład, jak się wprowadza linię tramwajową na ulicy doprowadzającej do Śródmieścia. Po prostu wszelkimi sposobami priorytetyzacja. Czyli po pierwsze, priorytetyzacja, czyli tak, albo wydzielony pas, to jest ten tor w środku zdjęcia, ale ponieważ nie ma miejsca na takie pełne wydzielenie. To się robi różnie, albo się usuwa ruch, albo też się dopuszcza na jakimś fragmencie również na kołowy, o ile nie będzie kongestii. Czyli tak się organizuje układ kołowy, żeby tam tej kongestii nie było. No tam jeszcze widać w głębi zdjęcia, tam jest potem przystanek i gdzieś przed tym przystankiem te samochody, które stoją po prawej stronie, wjadą na to lotnisko, na to, ale on ma tam sygnalizator. Jeżeli tramwaj jedzie, to będzie zapalać czerwone światło. Ponieważ nie ma nigdzie tak, żeby była kongestia, więc ten tramwaj zawsze przejedzie. Jak ostatni teraz te wakacje byłem w Montpellier, muszę powiedzieć, że nie pamiętam, żebym stał gdziekolwiek na światło. No może coś się zdarzyło, to nie jest zjawisko powszechne. Tutaj z kolei mamy przykład też ulicy doprowadzającej właśnie będącej w Śródmieściu. I tutaj widać, że nastąpiło rozcięcie sieci kołowej. Nie wolno jechać na wprost, jak się jedzie samochodem, tramwaj oczywiście przejedzie. I tam dalej znowu gdzieś samochody się pojawiają. Więc to jest taka technika francuska. Oni starają się to izolować, ale zawsze się daje. To jest ulica zupełnie śródmiejska. Wariacko zupełne, bo to w bardzo wąskich uliczkach przepuszczono linię tramwajową, to dopiero zrobiono jakieś 5 lat temu. Z takim zamachem jeszcze. I tutaj, jak Państwo widzą, to zdjęcie pokazuje, może nie ma to, by podziwiać, jak tramwaj, bo to, że jest jakiś równy szany. Nie wiem, na ile tutaj jest ograniczenie wprowadzone, ale efekt jest jeden. Samochodów prawie nie ma. Jak oni to osiągnęli? Jak to ich osiągnęli? Mimo tego, że statystyki mówią, że tych dojazdów na Montpellier jest strasznie dużo, to na ulicy ani nie ma w Śródmieściu. Gdzieś tam są, na zewnątrz, ale nie tylko. I to jest to, co pozwala normalnie tu mieszkać. No a tutaj jest kolejna rzecz, też tej, tych francuskich miast, Montpellier akurat. To jest południe Francji. Jest to Palmy, są już, proszę Państwa, taki główny plac taki przed teatrem. To jest właśnie ogromną strefą pieszą, ale żeby jednak ten tramwaj był blisko, to nawet go wydobyta z podziemi. Jak na zdjęciu górnym po lewej stronie, Państwo widzą tam gdzieś, że ten tramwaj się zapada pod ziemię. No tam jest fragment tunelu. Ale można by było ten tunel kontynuować dalej, zrobić stację podziemną. Ale nie, to jest pewna doktryna, że ten tramwaj właśnie ma być bardzo łatwo dostępny, a poza tym on jest jednak symbolem nowoczesności. I nie ma powodu go ukrywać. Nawet to jest. We Francji jest, kiedyś to przeczytałem, potem kilkakrotnie jeszcze widziałem taki slogan.
Le tram en Berlin à Ville. Tramwaj upiększa miasta, bo oni robią tak, ten tramwaj jest sam w sobie twardy, on jest bardzo nowoczesny, nie? Tak kosmiczny czasami jak Strasburgu. Ale cały ten entourage dookoła, cały ten pawiment, który, cała nawierzchnia, cała też nazwana architektura tych ulic, po których wiedzie linia tramwajowa, to jest przedmiot wielkiej troski i specjalnego opracowania z reguły. Więc to jest dlatego tak, że dlatego można powiedzieć, że ma on być. No i wreszcie, czyli tutaj mamy rekompensatę jaką? Mamy to polepszenie transportu publicznego, mamy polepszenie oczywiście przestrzeni publicznej, zdecydowanie. A teraz będzie o tylko tej drugiej rekompensacji właściwie, choć może nie byłbym pełni uczciwy, gdybym nie powiedział, że Seul, bo o Seulu będzie. No i oczywiście robiono arterię. A między innymi zrobiono taką drogę ekspresową na estakadzie. W długości chyba 4 km, czy nawet więcej. Proszę Państwa, to też wszystko zależy od tego, jak odważny jest burmistrz, tak? Jak odważne są władze. Bo to można spersonalizować. I prawdopodobnie za tramwajami Montpellier też stoi jakiś burmistrz kiedyś. Ale nie znam nazwiska. Natomiast tutaj w Montpellier, w Seulu, trochę się ma na Linium Baka, który niestety nawet nie skończył, potem chyba chodziło o korupcję. Ale na początku swojej kadencji miał ten niezwykły przebłysk jakiegoś wizjonerstwa, że będzie robił działania zmierzające do powstania tam przestrzeni publicznej, w jakiejś się można spotkać, no ale nie ma innej możliwości, tylko kosztem samochodu, bo skrzyżowania rozdęte, prawda, ronda jakieś porobione. No i ta straszna droga ekspresowa, która szła na wiadukcie, na teren wzdłuż czy nad zamurowaną rzeką. No i teraz pomysł, a ta rzeka to nie jest byle co, bo tam akurat w przypadku tych miast wschodu oczywiście pewną rolę odgrywa w tradycji urbanistycznej ta ideologia, czy ta filozofia Feng Shui, tak? I tam jest jakoś tak, że miasto przyzwoite powinno być na górze góry, a na dole, a na południu wodę. I teraz jak ten strumień został wyssany z czasem, tak, przez wody gruntowe opady, miasto się rozrosło, coraz mniej wody, i został w końcu zabetonowany, no to jak gdyby ten ważny element wody w mieście został utracony w mieście. Więc pomysł polegał na tym, żeby odtworzyć tą rzekę. Kosztem tej arterii. Tu Państwo widzą, zdjęcie jest stare, które pokazuje, że prawdopodobnie tutaj jest arkady, już na końcu, no a tam na dole schodzi na poziom terenu i tam oczywiście jest jakieś gigantyczne skrzyżowanie. No i węzeł trójkątny wielopoziomowy, który pewnie był straszny. No i nagle pan Linniuk podjął decyzję, że to będzie zburzone, że odtwarzamy rzekę. I dzisiaj wygląda to tak. Trzech zdjęcia, które też pozbieramy z internetu, ale sam tak kiedyś byłem, muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem, bo to rzeczywiście jest w takim sierpniowym klimacie tamtejszym niezwykle gorącym, to jest jakaś taka oaza. Nie? I to jest podobno zdecydowanie najpopularniejsze miejsce w Seulu dla różnych rzeczy, dla chodzenia, dla spędzania wolnego czasu, dla wystaw artystów, dla jakichś akademików, dla demonstracji politycznych, być może również dla jakiegoś pałowania, bo tam od czasu do czasu się to zdarza. Ale wszystko razem tworzy tę przestrzeń społeczną. Tutaj Państwo widzą, że zostały dwa słupy na pamiątkę, to jest taka, która się gdzieś znajdowała, bo to jest gdzieś już daleko dosyć od śródmieścia. Natomiast może tak, i 4 km wzdłuż takiego liniowego parku. Jedna z pierwszych pomysłów. Nie wyeliminowano całkowicie ruchu kołowego, tylko zostawiono po bokach chyba dwupasmowe jezdy. I to jest chyba jedyny przypadek, kiedy spody mostów mają takie drugie znaczenie. Tych mostów tam jest 1000. Każdy z nich musi mieć zrobiony jakiś spód, żeby wyglądał okropnie. I trzeba to myć. I to robią. Także tak wygląda w Seulu. No. I teraz jeszcze Ulm. To jest miasto Baden-Württembergskie, na granicy z Bawarią. Po drugiej stronie jest Neu-Ulm. I razem to stare Ulm i Neu-Ulm. To jest około 600 tysięcy mieszkańców, czyli więcej tyle co Ulm. I tutaj, kiedy odbudowywano miasto po zniszczeniach wojennych, oczywiście inżynierowie, urbaniści też przepuścili wielką taką arterię czteropasmową przez samo stare miasto, się nazywa Neue Straße. Gdzieś tam w Śródmieściu jeszcze jak widać do końca katedry, bo po prawej widać katedrę, pasy parkingowe, jeszcze jakieś pasy do zjeżdżania do lewoskrętu, no w ogóle strasznie to szeroko.
I znowu był burmistrz jakiś, którego nazwiska tutaj nie wynotowałem, ale słyszałem o nim. Początek XXI wieku, burmistrz, który ma ideę, żeby to zmienić. No i dochodzi do decyzji o zabudowaniu tej arterii, czyli właściwie zwężeniu, radykalnej przebudowie i zabudowaniu tej nadmiarowej przestrzeni czymś bardzo charakterystycznym, ładnym, nowoczesnym. W Ulm panuje jednak kult nowoczesności, to miasto się składa z bardzo dobrym przykładem współczesnej architektury z różnych epok. Stowarzyszenie bezpośrednio w sąsiedztwie rzeczy starych. No i tutaj taka właśnie była idea, że będą zbudowane takie budynki. Jeszcze jakaś firma architektoniczna wybrała firma z nami dalej. Będą budować jakiś biurowiec, szparkasę, biurowiec z kolei po prostu pan. No i jeszcze kunsthal, czyli jakieś galeria sztuki. Do tego górne muzeum gdzieś tam i jeszcze nowe blondy takie właśnie, gdzie to muzeum zresztą. I tu Państwo widzą, jak to wygląda, to dzisiaj tak funkcjonuje. Bardzo ciekawe miejsce, muszę powiedzieć. Ulica została rozbita na dwie. Ta część, która jest bliższa nam, to jest część, która jest dla autobusów. I to jest taka właśnie strefa piesza z autobusami, gdzie dwa pasy, przystanki są, a po drugiej stronie jest uspokojony na dwóch pasach. I ze wszystkimi tam cechami, jak podniesiona platforma na przejściu. I powstała w ten sposób przestrzeń publiczna. Oczywiście są też parkingi, powstała przestrzeń publiczna, która wygląda jakoś tam. Po prostu czuje się tam miasto. A jakiś problem można lubić, nie podjęłam, powiedział, że w tych dzisiejszych tendencjach do minimalizmu, to akurat jest bardzo nieminimalistyczne. Nie? Przez taką bogactwo formy, kształtu, bogactwo brył. Bardzo to ładne jest i takie szlachetne. Ale to oczywiście zawsze jest kwestia gustu, natomiast to, co jest niewątpliwe, że ludzie tu chodzą i że mają ludzką skalę. Jeszcze takie eseje na temat domu ze Szczytowego, prawda? Z katedrą w tle. I to wszystko jest ta nowa przestrzeń, która tutaj powstaje. No i tu jest odpowiedź, jak to teraz funkcjonuje. To jest ta ulica ogólnodostępna, jak Państwo widzą, na wjeździe ograniczenie do 20 km na godzinę. Czyli zamiast wielkiej arterii, mamy przejazd spowolniony 20 na godzinę z tymi różnymi ograniczeniami, z tymi spiącymi policjantami. Jest to strasznie ciekawe, bo się okazuje, że byłem dzień ostatnio, nie pamiętam, żebym tam widział kolej. Tak. To jest takie pytanie, rozwęzimy i nagle na tej wąskiej ulicy będziemy mieli niekończący się kolej. Nie pamiętam specjalnie, czy jest jakiś tam powoli se samochody przejeżdżają. Ale nawet jeżeli tam ten korek jest, to co innego mieć korek na czterech pasach, jeszcze ze światłami, gdzie jest potem ten silniki startują, na czterech pasach robi właśnie przemieszczanie, a co innego mieć korek na dwóch pasach i z rukiem 20 na godzinę. No i teraz trochę jeszcze o Łodzi, powiem na koniec, mianowicie niestety nie będę specjalnie tutaj apologetyczny, jeśli chodzi o moje rodzinne miasto, ponieważ no, wszyscy znają teraz w Polsce ulic zrobienia tych tak zwanych Gunnerów, czy Wonerów, prawda? Czyli tych takich ulic, właściwie shared space, mieszania ruchu pieszego, kołowego, różnych przestrzeni gastronomicznych. No to był ten pierwszy z 15 roku na 6 sierpnia. To wszystko bardzo fajne. Te ulice bardzo dobrze funkcjonują. Te, które są blisko rzeczywiście tego szczytowego centrum, tam rzeczywiście zupełnie inna jakość przebywania jest, chętnie się przebywa. Latem to bardzo jest zarówniony i zielony. Dało nową jakość. Tylko że, żeby zrobić to, to proszę Państwa, nigdzie nie trzeba było specjalnie podejmować radykalnych decyzji. Bo to nie są elementy główne systemu kołowego. I oczywiście to było coś takiego, co było do wzięcia. To był taki zasób, który był w zasięgu rynku. Można było to zrobić łatwym kosztem, małym kosztem, małymi konfliktami doprowadzić do znacznego wzrostu jakości przestrzeni śródmieścia po prostu. No i teraz oczywiście Państwa wszystkich, o których cokolwiek zależy, namawiam do tego, że rzeczywiście, jeżeli Państwo mają w Lublinie, czy gdziekolwiek w innym mieście, taki zasób, że można coś łatwo zmienić, to proszę zmienić. To jest duży zysk tego, że robi. Tylko, że to się wyczerpie. Nie będzie nigdy wystarczające, bo kluczowe przestrzenie niestety wymagają decyzji znacznie bardziej radykalnej. Na to oczekujemy, ale jakoś do tej pory nie chcę. No na przykład, a co się robi jeszcze jednocześnie? Nie? Ponieważ Europa daje pieniądze, no to się robi na przykład
modernizację tramwaju w Słudzaniu, tak to się nazywało, która polegała głównie na tym, żeby zrobić tunel drogowy, czyli zwiększyć przepustowość tam kołową, prawda? Pod hasłem, że modernizujemy tramwaj, jest o tyle to jest inteligentne, prawda? I takie cwane, bym powiedział, no bo rzeczywiście miejscami tę przestrzeń polepszono. Na przykład tutaj po lewej widać przystanek, ten dach, który tam jest znany, można teraz przejść w poziomie i tam się czuje, że to jednak jest jakieś dalej normalne miasto, choć jeszcze zabudowa. Ale ten tunel otwarty, który zafundowano, w imię jakiejś idiotycznej oszczędności, jest to jedna z największych zbrodni, które popełniono na Łodzi w ostatnim czasie, powiedziałbym, prawda? Bo to zablokowało przejście międzykwartałowe, no niestety na odległości 260 metrów, teraz trzeba robić płatki, żeby cokolwiek z tego mur Berlińskim, prawda? Co zafundowano. Jednocześnie robiąc te bonerwy. I tym się chwalą, z bonerwami, a tutaj to na to poszło chyba 800 milionów czy coś takiego. No a tu mamy koncepcję uruchomienia skrzyżowania, które zostały oprotestowane dwa lata temu, co się działo, no i tego nie mówię. Tutaj taki jest Aleksander Łukaszenko z Poznania, który na Facebooku komentuje moje zdjęcia, że tutaj właśnie sfotografował, jak przekracza ten mur berliński. No więc to jest oczywiście pozorowana modernizacja transportu i pozorowane działanie w kierunku zrównoważonego transportu, przecież można to tak podsumować, że po to szukamy zrównoważonego transportu, żeby nam się polepszyła przestrzeń miasta. I na koniec jeszcze chciałem już długo gadać, na to już naprawdę koniec teraz. Chciałem Państwu pokazać też pewne jako memento, które pewnie można odnieść dla każdego miasta w innym punkcie Polski i pewnie tylko Polski. Mianowicie kwestia modernizacji sieci drogowej. Oczywiście teraz akurat w Łodzi się sporządza studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego, kolejne, które jest dużo lepsze niż to, które było poprzednio, ale tam też ten układ tramwajowy, który powinien być najważniejszy, jeśli chodzi o komunikację, bo od tego, że powinno zaczynać tak naprawdę rozważania dotyczące komunikacji, to nie dopiero ten układ drogowy, to ten układ tramwajowy jest taki, powiedziałbym, bardzo po masoszemu potraktowany, zwłaszcza poprzez niezbędne inwestycje. Jakieś tam drobne rzeczy. Więc unika się takich radykalniejszych działań, które mogły przynieść dosyć istotną poprawę, zwłaszcza w kontekście na przykład zabudowy pustek śródmiejskich. Tak, w Łodzi tego jest od cholery, dobrze powiem. Więc gdzieś tam naprawdę proponowałem właśnie, żeby, to nieraz już proponujemy na Politechnice różne projekty o tym, żeby stworzyć pewne połączenie, jedno z kilku, które jest możliwe, tam na to jest to niebieskie, które tam widać, jeżeli nie jestem daltonistą. Nad linią, nad liniami, nad trasami kolejowymi. To jest takie miejsce, gdzie kolej razem z dużą arterią wytworzyła taką gigantyczną barierę przestrzenną, którą bardzo trudno jest przekroczyć. Wydaje się, ta południowa śródmieście, do którego ona ma prowadzić, a ta dzielnica, która jest za koleją, nazywa się Karolec, czyli linia później, to są dwa zupełnie różne światy. Jeżeli ktoś chce przejechać autobusem bądź tramwajem, to musi objeżdżać jakieś 2 kilometry, nie można przejechać na wprost. A tam w tym południowym śródmieście są różne dobliwe instytucje, jak m.in. moja alma mater, która na przykład niedawno jeszcze miała 20 tysięcy studentów, dzisiaj pewnie trochę mniej, no bo ubywa nam troszkę studentów z racji tendencji demograficznych, no ale i tak jest to znaczący denominator ruchu, prawda? I tam, żeby dojechać, to trzeba odjechać, jakby tam było jakieś jezioro albo krater wulkaniczny, no po prostu absurdalne to jest. Więc trzeba to zrobić. I tutaj właśnie wzywam, żebyśmy zrobili coś takiego, co na przykład się robi czasami gdzie nie gdzie, w Krakowie zrobiono. Tu mogłoby być też dobrze zdjęcie z Krakowa, to jest Lyon akurat, ale zrobiono wiadukt nad stacją Płaszów, tak? Dla tramwaju, dla rowerzystów i dla pieszy, ale nie dla drogi. I teraz właśnie to jest jakby realizacja tego, co tam było na tym Copenhagen Ice, tak? Czyli prosta droga dla publicznego, prosta droga dla rowerzysty, prosta droga dla pieszego. Oczywiście nie sądzę, żeby dużo pieszy chodziło na takie dystanse, ale do rowerzyści na pewno tak. A samochód, to sobie poradzi. On tam sobie przejedzie gdzieś. No i teraz oczywiście można to wykorzystać jako stymulator rozwoju. Przynajmniej tak powinno być, bo w bardzo wielu miastach, kiedy mamy do czynienia ze wszelkiego typu rewitalizacjami, zwłaszcza związanymi z zabudowaniem czegoś, co było zrujnowane, nie wiem, poprzemysłowe, jakieś puste, ta rewitalizacja taka bez tego charakteru społecznego, to z reguły się zaczyna
od transportu publicznego. To przygotowuje się grunt, robiąc jakąś siatkę ulic i uzbrojenie, ale potem się daje transport publiczny. No i tak samo jest tu. No, 900 metrów od Piotrkowski, coś takiego. I taki, to nie jest jedno, taki jest parę. No bo fabryki zginęły. To dzisiaj znajduje w rękach tak zwanych deweloperów, którzy nic nie robią oprócz wielkiego centrum handlowego, a to trzymają na prawdopodobnie czasy, kiedy Łódź stanie się Hongkongiem. Ponieważ nie sądzę, że kiedykolwiek stała się Hongkongiem, więc podejrzewam, że to będzie tak trzymane po wieczny czas. No a tutaj jest miejsce właśnie, żeby zbudować coś, co jest dzielnicą mieszkaniową, no bo cały czas są potrzebne mieszkania przecież tam z różnych powodów, mam na to naukowe dowody. I na przykład, żeby tramwaj zorganizował, będzie te strzałki, tak jakby wlot, wylot tego tramwaju. Czyli zrobić dzielnicę, która jest oparta, która ma ludzką skalę, nawet ma kościół. I ma plac w środku, prawda? Ma wszystkie te relikty poprzemysłowe tam też, które będą takim bibelotem w otoczeniu tych nowych zabudowy. I ma ten tramwaj, ten po Bożemu ulicą sobie jedzie, prawda? Jest szybko, ale na tyle prosto, że jak gdyby będzie tą główną linią skomunikowania tego wszystkiego. A samochód gdzieś tam będzie tam podporządkowany. Inna wersja, że rzeczywiście idzie prosto. Można rozmaite rozwiązania. To są studenckie projekty, jak Państwo widzą. No, ale można te dziesiątki różnych form tego rozwiązania tej dzielnicy wymyślać, ale jedno jest wspólne, że to ma być ta urbanizacja oparta na tramwaju i na rowerze i na ciągach pieszych. To jest ten zrównoważony transport.